Chciałbym zauważyć, panie burmistrzu, że jeżeli ten przedsiębiorca, któremu właśnie oferta, czy już po terminie jest ten, jest to, jeżeli ten przedsiębiorca nie złożył sam przedłużenie, znaczy wniosku o przedłużenie terminu, to tak naprawdę ta oferta nie jest wiążąca. Więc nie wiem, prawo o zamówieniu również nie mówi, mówi o tym, że nie ma pan prawa być wybrać ofertę, która już jest po terminie. Dziękuję. Chce pan się ustosunkować? No tak, no chciałbym się ustosunkować, ponieważ pan radny tu mówi wszystkie pojęcia. Ja mówiłem o terminie związania ofertą wykonawcy tych wszystkich zadań, o których państwu wspomniałem. To nie jest termin oferty od tego inwestora, który ewentualnie ma wybudować rzeczoną halę. Druga rzecz, panie radny, kiedy my rozmawiamy o tym, jak podnieść wpływy, to pan i pański brat, również radny, cały czas myślą, jak te wpływy obniżyć. No przecież rozmawialiśmy przy okazji podatków i wykazaliśmy, że te państwa propozycje zmierzały do jakby uprzywilejowania dużych podmiotów. A my nie chcemy tych dużych podmiotów uprzywilejowywać. Tutaj, gdy mówimy o tej uchwale, faktycznie ktoś skorzysta, ale najpierw musi zainwestować. To nie jest tak, że skorzysta. Są takie miasta, które już z definicji dają, wystarczy, że ktoś w ogóle wybuduje cokolwiek, już dostaje zwolnienie. My idziemy tu troszeczkę innym trybem. Jeszcze chcemy coś na tym skorzystać, skoro nie mamy możliwości wybudowania tego za własne pieniądze, nie chcemy sięgać po kredyt, nie chcemy sięgać po obligacje, chcemy dokonać takiego montażu finansowego z udziałem inwestora i strefy. Wobec tego to jest chyba plus. I tu jeszcze jedna uwaga do pana, panie radny, ja chyba nigdy nie powiedziałem, że nie mam pomysłu, jak ściągać inwestorów. Ja mam pomysł, jak ściągać inwestorów, ja rozmawiam z nimi, tylko że i pan sobie zdaje z tego sprawę i pewnie wszyscy tu z państwa siedzący, jak ciężko jest zachęcić inwestora, kiedy de facto nie mamy uzbrojonego terenu, kiedy nie mamy nawet tam dojazdu. Wobec tego prosiłbym, żebyśmy nie wracali teraz do kwestii tej podatkowej, którą dyskutowaliśmy w ubiegłym roku przy podwyższaniu czy zmianie stawek podatkowych, tylko żebyśmy dyskutowali o tym, czy ułatwimy inwestorowi, temu, który, jeszcze raz podkreślam, chce zainwestować w naszą infrastrukturę, czy ułatwimy mu działalność na terenie miasta, taką działalność, która w efekcie przyniesie w przyszłości istotne dochody. No proszę państwa, jeżeli to będzie tylko 300-400 tysięcy złotych rocznie, to proszę sobie wyobrazić, że to w skali 5-10 lat przyniesie naprawdę istotne wpływy. O tym rozmawiamy. I rozmawiamy też o tym, bo tu padło, czy nas na to stać. Nas nie stać też na to, żeby tam rosła trawa dalej. Ona tam teraz rośnie sobie spokojnie i ktoś tam bierze jeszcze pewnie za to, że rośnie, jeszcze bierze dopłaty unijne. My rozmawiamy o tym, jak tam uruchomić, czy to przemysł, czy hale logistyczne, magazynowe. Ja nie wiem dokładnie, co tam powstanie. To jest decyzja inwestora, co on tam uruchomi, na co będzie miał zapotrzebowanie. My natomiast mamy mu ułatwić o tyle, że zapewnimy no pierwszy po prostu taki wjazd na ten teren. I o tym dzisiaj rozmawiamy. Gdy pojawi się następny inwestor, to oczywiście też skorzysta z tej uchwały. I tylko w tym zakresie, który tutaj pan burmistrz wspomniał. Inwestycja związana z budową hali pod produkcję, przemysł lub logistykę, bądź pod usługi z wyłączeniem handlu. Tu nie ma niebezpieczeństwa, że przyjdzie jakiś wielki market i w związku z tym też dostanie na podstawie tej uchwały, proszę państwa, zwolnienie w tym okresie.
Także my tutaj po pierwsze nie ponosimy żadnych obciążeń z tego tytułu, niczym nie ryzykujemy, a mamy możliwość przyciągnięcia pierwszego poważnego inwestora. Dziękuję. Ad vocem, panie radny? Ad vocem? Tak. Proszę, pan radny Sławomir Sławiński. Panie burmistrzu, no, sesje są na szczęście nagrywane i 25 października coś takiego pan wspomniał, że nie ma pan pomysłu, więc prawda obroni się, musi się obronić sama. Natomiast jeszcze chciałem tutaj przeczytać, że no, wiele w sumie pan powiedział na temat tej inwestycji, więc i również ja przeczytam, że artykuł 16 ustępu 1 ustawy o drogach publicznych mówi, że jeśli budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana jest przez inwestycję niedrogową, to należy do inwestora tego przedsięwzięcia, więc zjazd na drogę wojewódzką powinien wykonać na swój koszt inwestor. To mówi prawo. Dziękuję. Czy ja mogę wrócić? Panie radny, to ja nie chciałem tego mówić, ale panu powiem. Pan swego czasu powiedział, że Rada nie powinna się zgodzić na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, zmianę dotyczącą podwyższenia o jedną kondygnację obiektów na ulicy Krzeszowskiej, domów mieszkalnych, bo inwestor za dużo zarobił. Nie, nie. Taka była pańska argumentacja. Tak, nie, to pan to powiedział. Między wierszami pan to powiedział. Prawda się obroni, panie radny. I teraz pan tą samą metodę próbuje zastosować do tego przypadku. Jak jest inwestor, niech sobie wybuduje sam drogę. No proszę Państwa, wszystkie miasta zabiegają o inwestorów. Wszystkie gminy starają się ich przyciągnąć. My nie jesteśmy Jaworem, który dostał olbrzymie pieniądze na to, żeby ściągnąć Mercedesa. Musimy sami w ramach możliwości, które mamy, a jeśli nie mamy, to przy współudziale innych podmiotów, doprowadzić do tego, żeby wreszcie coś tam zaczęło się dziać. I tak jak zaczęło się dziać na Krzeszowskiej i tam się buduje, tak samo będzie się działo na Jeleniogórskiej. Ja jestem przekonany, że Państwo przyjmą tę uchwałę, że dopniemy ten montaż i będziemy mogli zrobić również te zadania, na które czeka Pani Radna Komorowska i jej wyborcy, Pani Radna Kurnyta i jej wyborcy, mówię o Lipowej. To wszystko razem się, proszę Państwa, wiąże. I bardzo proszę, nie mówmy tu o tym, ile my stracimy. Mówmy o tym, ile zyskamy. W dłuższym okresie to będzie z ogromną korzyścią dla nas. Dziękuję. Ad vocem, pan radny? Ad vocem, oczywiście, bo chciałbym tutaj sprostować. Nie chodziło mi w żaden sposób o to, że inwestor więcej zarobi. Chodziło mi o to, żeby zabudowa współgrała z istniejącą zabudową. Żeby to nie było odklejone od krajobrazu. O to mi chodziło, panie burmistrzu. Proszę, panie burmistrzu. Ja jeszcze może dopowiem w ten sposób. Jeżeli tej drogi nie będzie, inwestycji też nie będzie. Dlaczego? Ten inwestor ma wiele działek, ma to dużo, dużo większych, kilkudziesięciohektarowe, w wielu lokalizacjach w całej Polsce, ma wiele magazynów i mówiąc wprost, dlatego, że zdecydowali się Państwo, tutaj też chylę czoła przed Państwem, na to, żeby w budżecie wpisać tą drogę, pan burmistrz sam wyszedł z inicjatywą i zaprosił pana inwestora i inwestor powiedział tak, proszę mi dać chwilę czasu, przepraszam, że zdradzam panie burmistrzu, może tutaj kuluary tego spotkania, ale powiedział tak, proszę dać mi chwilę czasu, jeśli znajdę chętnych na powierzchnię magazynową, to wtedy tam znać, czy będę budował. Więc jeżeli nie będzie tej drogi, szanowni państwo radni, to inwestor pójdzie sobie gdzieś indziej, bo ma gdzie budować. Ma cały bank ziemi w swoim portfelu i nie musi tutaj inwestować. Ta droga też nie będzie tylko dla tego jednego inwestora. Ona otworzy nam tereny inwestycyjne w tamtej części miasta. Dziękuję. Czy ja mogę teraz? Ja mam parę uwag. Ja tutaj nie będę w formie ja pytań. Ja też dokończę odpowiedzi, tak czekałem się, żeby... Proszę, panie radny, proszę powtórzyć to pytanie. No, pytałem się... Do mikrofonu. Ja wtedy zadałem pytanie, kto ma prawo do tego terenu, na którym będzie powstawała droga. Bo jak pamiętamy,
przez 2 czy 3 lata były plany dróg wrzucane do budżetu i nie realizowano, coraz mniej informowano, dopiero po którymś tam razie powiedziano, no bo nie, no bo to nie nasze tereny, no i tam musimy najpierw mieć w 100%, dopiero możemy robić dokumentację. I chciałbym wiedzieć tutaj, bo tu ciągle mówimy wybudowanie drogi. Ale wiemy, że to jest tereny tego pana, tereny prywatne, tereny strefy i chciałbym wiedzieć, na jakiej podstawie, na nie swoich terenach mamy budować drogę. Dziękuję. Czy panie burmistrzu, proszę odpowiedzieć. Przewodnicząca, bardzo proszę, żeby pan kierownik inwestycji odpowiedział na to pytanie. Proszę pan Dariusz Adamczyk. Szanowni Państwo, droga będzie budowana w dużej części na naszych terenach. Ona będzie budowana w formule ZRID, więc te tereny, które teraz nie są nasze, będą wymagane do budowy drogi, zostaną wywłaszczone od właścicieli. Natomiast droga też będzie przebudowywana w niezbędnym zakresie, drogi wojewódzkiej 367, która jest pod zarządem DSDiK. Czyli panie kierowniku, o przepraszam, proszę pan. Czyli dalej rodzi się pytanie. Miasto musi znowu ponieść koszty na wykup tych terenów. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, nie mamy też, nie znamy kosztów, jakie będą poniesione tam na wybudowanie tej drogi. Jak nie znamy, jak mamy ofertę wykonawców w przetargu? Nie, mamy ogólną, nie ogólną. Dokładnie, tak? Ta droga będzie kosztowała 3 miliony, czy niecałe 4 miliony złotych. I jaki to odcinek drogi jest? Droga wojewódzka będzie przebudowywana na długość 200-250 metrów plus chodniki w stronę ulicy Jeleniogórskiej plus około 150 metrów drogi, żeby przejechać przez tory i udostępnić tereny inwestycyjne. Czyli proszę zobaczyć, mały odcinek drogi praktycznie ponad 3 miliony, ale... Panie radny, ale proszę pamiętać, że my mamy na to dofinansowanie. Nie, bardzo ładnie, no ja się cieszę. Ja też się cieszę. Tylko, że akurat to będzie dojazd do tych terenów akurat tego inwestora. Teraz nie wiem, czy wzięliście pod uwagę, ile będą nas kosztować też, tak jak sam pan powiedział, wykup tych terenów. Szanowni państwo, tam jeśli będzie do wykupu, to będą skraweczki działek, to będą niewielkie pieniądze. No to dla pana niewielkie, dla innych duże, także różnie to bywa. Dziękuję. Dziękuję. Czy już mogę zabrać głos? Chciałem uzupełnić panu Sobiechowskiemu. Jakie to będą dokładnie skrawki, to wyjdzie po zaprojektowaniu tej drogi, ponieważ ta droga będzie właśnie w formule zaprojektuj i wybuduj. My dzisiaj nie wiemy tego dokładnie, dlatego nie potrafimy dokładnie określić tej wielkości. Ale to naprawdę nie będą duże rzeczy w porównaniu do całości tego zadania, o którym tutaj rozmawiamy. Spokojnie. Można jeszcze, pani przewodnicząca, bo chciałem tutaj dorzucić jedną. Proszę zobaczyć, to jest jedyna chyba droga w tym pakiecie, gdzie będzie zaprojektuj i wybuduj. Na pozostałe mamy dokumentację. I jak to nam praktycznie teraz będzie się zgrywało wszystko. Dlatego nie wiem, czy to jest dobry pomysł wrzucanie wszystkiego w pakiet, gdzie trzeba zrobić jeden wykonawca, później ma do zrobienia 8, drugi ileś. To samo mieliśmy, proszę zobaczyć, przy zalewie, że bardzo długi horyzont prac i później coś nie gra. Albo trzeba brać kredyt, albo trzeba kombinować. Może panie burmistrzu, należałoby jednak takie rzeczy troszeczkę dzielić. To może łatwiej by było. Dziękuję. Panie kierowniku, a niech pan się odniesie może, jeżeli mogę, pani przewodnicząca, do artykułu 16 ustawy o drogach publicznych. Proszę mi przytoczyć się na artykuł, jeśli może pan. Artykuł 16 ustępu 1 ustawy o drogach publicznych. Jeśli budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana jest przez inwestycję niedrogową, to należy to do inwestora tego przedsięwzięcia. Ale to jest przecież inwestycja drogowa, a inwestor przedsięwzięcia to nie jest, szanowny panie, ten pan, który ma tą fabrykę wybudować, tylko my jako gmina, miejska. To nie jest inwestor, który buduje halę, tylko to jest inwestor inwestycji drogowej, czyli w tym wypadku gmina miejska Kamienna Góra. Czyli my jesteśmy zobowiązani do przebudowy drogi wojewódzkiej w zakresie, który jest nam niezbędny. Proste. No tak należy czytać ten przepis. No, z
Z tego projektu uchwały wyraźnie, jeszcze raz przypominam, że my procedujemy uchwały dotyczącą zwolnień potencjalnych inwestorów, czyli tych, którzy będą tworzyć swoją działalność gospodarczą. Proszę Państwa, ja uważam... Ad vocem do Pana Wiesława na temat tego, że część robimy w formie projektu i wybuduj, a część mamy projekty. Takie same zadanie było na ulicy Śląskiej, Różanej i przebudowa mostu nad ścieżką rowerową. Wykonawca robił drogi, w międzyczasie wykonywał dokumentację i pozwolenie na budowę i projekt na ten most, tak? I to jakby to, że on będzie robił Lipową, Legnicką, Towarową, Lompy, a w międzyczasie będzie robił całą dokumentację na dojazd do terenów inwestycyjnych, więc nie widzę tutaj żadnego problemu. Panie Przewodniczący, jeszcze chciałbym dodać, że przewidywany czas realizacji tego zadania to jest 30 miesięcy, więc w tym czasie wykonawca będzie mógł, mówiąc kolokwialnie, skonsumować te dokumentacje, które posiadamy, w międzyczasie projektować tą część, o której tutaj rozmawiamy, czyli ta droga dojazdowa do terenów inwestycyjnych, i to nie wpływa w żaden sposób na jakiekolwiek opóźnienie w realizacji tego przedsięwzięcia. Panie radny, do mikrofonu. Panie radny, do mikrofonu ad vocem. Czyli inwestycja, która trwa powyżej 12 miesięcy, tak? Zawsze było tak, że jak jest powyżej 12 miesięcy, to później wykonawca może wystąpić o zwiększenie nakładów, gdyż podniósł. Powiem Panu więcej, że zmieniło się prawo zamówień publicznych o tyle, że teraz każda inwestycja powyżej 6 miesięcy wykonawca w określonych sytuacjach ma prawo do wystąpienia o waloryzację wynagrodzenia. Tylko, Szanowni Państwo, chciałem przypomnieć, że to określone sytuacje. To nie jest tak, że jest inflacja, tylko że jest inflacja na poziomie wyższym, czy dużo wyższym niż jest teraz. Jeśli ktoś przyjdzie do nas i powie, że jest inflacja 6% i będzie chciał w jakiś sposób zwaloryzować wynagrodzenie, to zostanie odprawiony z kwitkiem. Taka inflacja jest teraz i mógł sobie doskonale przewidzieć, że taka inflacja będzie za rok czy za półtora. To nie jest takie proste, panie radny. Dziękuję. Wreszcie mogę ja zabrać głos. Proszę Państwa, ja uważam, że powinniśmy wspierać przedsiębiorców, ponieważ długo czekaliśmy na drogę S, tak, na S3. Niestety problemem Kamiennej Góry jest to, że nie mamy naszych własnych gruntów, na których mogłyby powstawać nowe przedsiębiorstwa. Ta uchwała jest, no, według mnie rozpoczęciem jakiejś procedury zachęt stosowanych w kierunku przedsiębiorców. Pan Burmistrz tutaj powiedział, że nie chce wspierać dużych przedsiębiorstw, ale tak naprawdę ta uchwała jest skierowana tylko i wyłącznie do dużych przedsiębiorstw, ponieważ małych przedsiębiorstw nie stać na to, żeby wysupłać milion na dofinansowanie inwestycji miejskich, infrastruktury miejskiej, więc tak naprawdę jest do dużych, ale przecież nam też chodzi o duże podmioty, które by tutaj zaczęły wreszcie funkcjonować i płacić te podatki. Nie tylko podatek od nieruchomości, bo tutaj zapominamy o CIT, tak, PIT, ale według mnie ta uchwała w ogóle nie powinna być procedowana na dzień dzisiejszy, powinna zostać poprawiona, ponieważ jeżeli chodzi o odpowiedź pana burmistrza Fryca, opieracie się panowie na podstawie prawnej rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku środków transportowych i tak dalej. I to rozporządzenie wyraźnie mówi, że ta pomoc publiczna, bo tak to można nazwać, inwestycyjna dla tych beneficjentów, jest przede wszystkim po to, żeby stworzono miejsca pracy. Nie mówi się w rozporządzeniu, dla kogo mają być te miejsca pracy. Te miejsca pracy mają być utrzymane przez okres 5 lat. I teraz moje pytanie, dlaczego w tej uchwale nie ma zapisów, nie ma informacji dotyczących właśnie obrony tychże miejsc pracy? Co będzie, gdy ten beneficjent po roku rozpoczęcia działalności zwolni pracowników?
ile ma stworzyć, rozporządzenie wyraźnie o tym mówi, że on do 5 lat nie może zwolnić. Jak będą wyliczane te miejsca pracy? Czy będziemy brać pod uwagę pełne etaty? Jak będzie przeliczany pełny etat? On zgodnie z rozporządzeniem musi spełnić ten warunek. Tutaj w tej uchwale nie ma odpowiedniego załącznika. Ale rozporządzenie o tym mówi. Jest przepis prawny, na który panowie się powołują i Rada Gminy, jeżeli podejmie taką uchwałę, ta uchwała musi być zgodna z tym rozporządzeniem. Następna moja uwaga dotyczy też podnoszonej tu kwestii przez panią radną Iwonę Szczerbatą. Infrastruktura miejska. Związany zapis paragrafu trzeciego. Podmioty zobowiązane są do poniesienia minimum kosztu partycypacji inwestycji gminnych związanych z infrastrukturą miejską. I też tutaj prosi się, żeby był załącznik do uchwały związany, w jaki sposób będą wybierane te inwestycje miejskie, kto będzie o tych inwestycjach decydował, na co te inwestycje pójdą, bo znów rozporządzenie wyraźnie mówi, że te środki pieniężne powinny być przeznaczone na inwestycje związane z działalnością beneficjenta. Więc nie ma tutaj tej informacji. Następnie. Kto będzie decydował o tym zwolnieniu? Tutaj my tą uchwałą zezwolimy tak naprawdę, bo uchwała wchodzi w życie i powierza się realizacji burmistrzowi. To na jakiej zasadzie będzie udzielanie tych zwolnień? Na zasadzie, a bo mi się podoba, bo mi się nie podoba, panie burmistrzu, ja bym w to nie wchodziła, żeby tutaj nie było jakichś później dwuznacznych sformułowań. I teraz bardzo istotny, i też uważam, że powinno tutaj być załącznik, brak w tej uchwale zapisu, od kiedy udziela się zwolnienia temu beneficjentowi w tym momencie, czy od momentu rozpoczęcia inwestycji przez przedsiębiorstwo, czy od dnia powstania obowiązku podatkowego tego podatnika, czy może od dnia zgłoszenia podmiotu. I teraz powinien być załącznik do tej uchwały określające warunki udzielenia racjonalnej pomocy inwestycyjnej. I tego nie ma w tej uchwale. Nie ma załącznika w formie pisemnego zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy. Na jakiej podstawie będzie ten podmiot? Na podstawie, nie wiem, rozmowy telefonicznej? Przecież musi być wniosek. Ten wniosek zawsze jest załącznikiem do uchwał. A tego załącznika tutaj nie ma. Następny argument. Co będzie, gdy tu pan burmistrz Fryc podniósł, że ten inwestor ma wiele różnych gruntów, ma wiele różnych podmiotów i to jest właśnie, ja też sobie zanotowałam, co będzie, gdy ten beneficjent będzie chciał przenieść w trakcie część kapitału do innego podmiotu? Przecież on dostaje zwolnienie tu i teraz, a on wyprowadza kapitał gdzie indziej. O czym pani mówi? No właśnie pan chyba nie rozumie, nie przeczytał pan rozporządzenia. Hale za 50. Następnie ile zostanie utworzonych miejsc pracy, to mnie też interesuje. Tu powinny być te warunki. Co będzie na przykład, gdy następny mój argument, który mówi o tym, że ta uchwała powinna być dopracowana i powinna mieć załączniki. Co będzie, gdy ten beneficjent nie skorzysta, czy nie wypełni swoich zobowiązań inwestycyjnych? To co będzie z tą uzyskaną pomocą? Też powinien być taki zapis, czy on musi zwrócić te środki, kiedy musi zwrócić środki. Tego nie ma w tej uchwale. I dobrze, że co będzie, gdy on w ogóle utraci prawa, bo może utracić w życiu, tak jak panowie mówią, że to nie jest na rok, to jest na wiele lat. Więc uchwała powinna być naprawdę dopracowana. Jeżeli ona ma prawidłowo funkcjonować i te podmioty, a o to nam chodzi, i jeszcze raz podkreślam, to jest bardzo dobra, pomysł jest bardzo dobry, tylko zbyt ogólna uchwała, która powinna być uszczegółowiona, żebyśmy wiedzieli konkretnie, ale przedsiębiorcy, beneficjenci, żeby wiedzieli, z czym mają do czynienia i jakie mają warunki. Później proszę mi powiedzieć, jak racjonalnie obliczono pomoc inwestycyjną. Tutaj tego nie ma, gdzie wyraźnie mówi się w rozporządzeniu o kosztach kwalifikowanych. I teraz najważniejsze.
Najważniejsze, proszę Państwa, tu już pominę to, co to znaczy produkcja i przemysł, czy to są dwa różne pojęcia. Bo panowie tutaj proponują związanego produkcją, przecinek przemysłu. Nie wiem, czy to są dwa różne, bo przemysł to chyba produkcja. I bardzo ważne. W paragrafie pierwszym, jeszcze raz, to jest moje zdanie. W paragrafie pierwszym, ustęp czwarty. Zwolnienie, o którym mowa w ustępie pierwszym, przysługuje na okres nie dłuższy niż 3 lata. I to odnosi się do paragrafu 14, ustęp 1, 2, 3, 4, 5 rozporządzenia Rady Ministrów. I proszę Państwa. Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 29 października 2018 roku mówi, że w myśl przepisu paragrafu 14 ustęp 1 rozporządzenia, o której mowa w paragrafie 1 ustęp 1, może skrócić okres korzystania z pomocy wynikający z terminów określonych w ustępie od 2 do 4. Opisana w cytowanym przepisie kompetencja Rady Gminy dotyczy wyłącznie skrócenia okresu korzystania z pomocy. Nie odnosi się zatem ani do ustalenia tego okresu, ani do innej jego modyfikacji niż skrócenie tego okresu. Czyli tak naprawdę my nie jesteśmy, Rada Gminy nie może uchwalić zapisu nie dłużej niż 3 lata, ponieważ pomoc obejmuje do wyczerpania tych poniesionych kosztów przez beneficjenta i może przeczytał to taką interpretację jeszcze. Okresy korzystania z zwolnień wynikających z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc i tak dalej, została określona w jego przepisach. Przedsiębiorca nabywa prawo do otrzymania pomocy z nim dokonania zgłoszenia. W przypadku pomocy inwestycyjnej pomoc udziela się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto pracę nad inwestycją, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym w dniu dokonania zgłoszenia lub od dnia powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po dniu dokonania zgłoszenia. Analogicznie w przypadku pomocy operacyjnej pomoc udziela się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym w dniu dokonania zgłoszenia lub od dnia powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po dniu dokonania zgłoszenia. Mam nadzieję, że pani skarbnik na pewno wie, o co chodzi. Pomocy udziela się do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalne intensywności lub wartość pomocy. Kompetencja Rady Gminy w zakresie ustalenia tych okresów dotyczy jedynie możliwości ich skrócenia. Czyli my nie mamy tutaj takiej możliwości, jeżeli chodzi o zapis w paragrafie 1 ustęp 4 według mnie. I dlatego uważam, że uchwała powinna być poprawiona i w ogóle nie powinna być procedowana. I jeżeli chcemy pomóc przedsiębiorcom, to żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą, bo wielokrotnie tutaj wskazywałam, że trzeba z głową pomagać przedsiębiorcom, nie tylko dużym, ale i małym. I ona jest rozpoczęciem takiej inicjatywy wspierania, która jest niezbędna, żeby ktoś chciał tutaj inwestować, ale zróbmy z głową i proszę się, jeszcze wyjaśnia się, posiłkowałam naprawdę wieloma uchwałami, które funkcjonują już w województwie dolnośląskim i wyraźnie w tych uchwałach są załączniki określające warunki, określające zasady, mówiące o spełnieniu kryteriów, a przede wszystkim wnioski związane z możliwością rozpoczęcia procedur udzielania wsparcia beneficjentom. To było moje, że tak powiem, proszę potraktować jako oświadczenie, to nie są pytania do panów. Odpowiedzieć. Proszę. Ja nie żądam. Ja powiem, dziękuję za taką analizę pani przewodniczącej. Ja wiem, że temat jest trudny. Sama kwestia ulg związanych z inwestycjami, podatkami jest bardzo złożoną dziedziną prawa. Do tego są odpowiednie kancelarie. No, widzę, że pani nabyła tą umiejętność. Tylko, że wie pani, że w którymś kościele dzwoni, tylko nie wiadomo w którym. Bo myli pani dwie rzeczy.
Co innego jest kwestia pomocy takiej inwestycyjnej związanej na przykład jak w Jaworze, że, czy to Toyota w Obrzychu, tak, że za określoną ilość miejsc pracy otrzymuje się określoną kwotę grantu od państwa, a co innego jest ulga od podatku od nieruchomości, którą my lokalnie możemy przyznać. Gwarantuję pani, że w dużo większych miastach niż my były takiego rodzaju uchwały, gdzie nawet było określone, jakiego rodzaju ma winda być w tym budynku, żeby dostać ulgę. Dosłownie było tak to szczegółowo opisane. I powiem tak, proszę zostawić prawnikom wojewody ocenę, czy ta uchwała jest zgodna z prawem, czy nie. No bo pani często wchodzi w kompetencje, które wykraczają poza pani, no tutaj kwestie znajomości tematu. Przepraszam, że tak mówię, ale no to, tak jest. No generalnie, jeżeli prawnicy w innych miastach stwierdzili, że ta uchwała jest zgodna i możliwa do realizacji, to proszę nam dać działać, a nie wypowiadać się na tematy, które są trudne. Ja sam nawet nie podjąłbym się takiego tematu, naprawdę. Ja sam bym się nie podjął tematu ulg związanych z inwestycją, bo to przekracza wszelkie umiejętności naprawdę prawnika z wieloletnim doświadczeniem i stażem. Bo pomoc publiczna, kwestia pomocy de minimis, kwestia niedozwolonej pomocy publicznej, prawodawstwo Unii Europejskiej, to są bardzo skomplikowane tematy. I ani ja, ani pani, myślę, że nie znamy się na tym tak dobrze, żeby się wypowiadać na ten temat. To dobrze, że pan się przyznał, że pan nie zna się, to dlaczego pan jest uchwałodawcą, tak? Przedstawia pan ten projekt. Przepraszam, pani burmistrza, ja adwocem. Pani przewodnicząca. Ja adwocem, przepraszam. Panie burmistrzu, po to mnie mieszkańcy wybrali, żeby wyrażać swoje zdanie. Ja panu powiedziałam, że to jest moje zdanie. Jeżeli pan potrzebuje, to więc tłumaczę pan i jeszcze raz panu powiem. Ja jestem prawnikiem w zakresie prawa podatkowego. A to się pan grubo myli. Grubo pan się myli. Niestety. To raz, jeżeli pan chce, żeby ta uchwała została przez nadzór wojewody zakwestionowana, to będziemy dalej, ja ją poddam pod głosowanie. Ja wyraźnie powiedziałam, jakie są moje uwagi. Przeczytałam, widzę, że pan kwestionuje również pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej, bo uważa pan, że się nie znają. I ja jeszcze raz powtarzam, że to jest moje zdanie. Ona nie powinna być procedowana. I tyle. Proszę, czy jeszcze pan... Panie przewodniczący, tak, do pani ja wypowiedzi. Naprawdę nie do pani wypowiedzi, panie przewodniczący. Pani naprawdę się specjalizuje w szukaniu dziury w całym. Naprawdę. I w tym pani jest wybitną specjalistką. Pani mówi zupełnie o innej historii. Na to wskazał burmistrz Frydz. Historię zwolnień, kosztów kwalifikowanych, pomocy de minimis, pomocy unijnej. To są zupełnie kwestie, które nas tu dzisiaj nie interesują, proszę państwa. My mówimy o tym, jak wprowadzić inwestora. I tylko o zwolnieniu od podatku nieruchomości. I tylko dlatego zrobiliśmy tak ogólną uchwałę, żeby nie narzucać inwestorowi warunków, które są nie do spełnienia. Czy ma zatrudnić 20 osób, czy ma zatrudnić 10. Wystarczy, że zatrudni 2, 5, 4. To nie jest istotne. Istotne jest, żeby się tu wybudował. Żeby się tu wybudował. W Kamiennej Górze i tu płacił podatki. I o tym rozmawiamy. A nie rozbieramy włosa na czworo, czy to już będzie koszt kwalifikowany, kiedy powstanie obowiązek podatkowy. No pani skarbnik od razu odpowie. W momencie, kiedy ukończona jest inwestycja i zgłoszona do użytkowania. Wtedy powstaje obowiązek podatkowy w kolejnym roku po zakończeniu tej inwestycji. I tu nie ma co rozbierać włosa na czworo. Pani z jednej strony mówi, że wspieramy biznes, a z drugiej pani sugeruje, że ta uchwała się nadaje do kosza. Dajmy wobec tego szansę właśnie nadzorowi prawnemu wojewody. Niech nas tutaj wyprostuje, jeżeli my się w tym mylimy.
ale ta uchwała jest wzorowana na uchwałach bodajże z Konina, Kalisza i innych większych miast i ona tam funkcjonuje. Ona tam funkcjonuje w obiegu. Wobec tego, dlaczego my mamy jako Kamienna Góra dorzucać sobie pracy, odwlekać w czasie, a ten czas jest dla nas ważny, bo mamy jakieś wątpliwości co do pomocy ewentualnie de minimis, czy kwalifikowanej, czy kosztów kwalifikowanych. To są dwie różne rzeczy. Zupełnie do tej uchwały nie pasujące. Jako Państwo to przyjmą sobie do wiadomości, zagłosują za taką uchwałą, albo będziemy jeszcze procedować to do końca kadencji i ta inwestycja nie powstanie. No taki jest wybór. Panie Burmistrzu, Pana wypowiedź, zarówno Pana zastępcy, wyraźnie świadczy o tym, że Panowie się nie zapoznali z rozporządzeniem Ministra Finansów dotyczących tych zwolnień, bo opieram się na tym. Jeszcze raz, ja nie mówiłam o liczbie miejsc pracy, tylko powiedziałam, co gdy przedsiębiorca nie spełni warunków, a dwa, ja podnoszę przede wszystkim ten zapis dotyczący terminu, że Rada Miasta nie ma takiego uprawnienia. Ale jeszcze raz podkreślam, przedsiębiorca ma spełnić jeden warunek. Zainwestować minimum 1 000 000 zł w naszą infrastrukturę. Ale ja tego nie kwestionuję, ja tylko mówię o tym, że my nie mamy prawa, Rada Miasta nie ma prawa określenia terminu, do kiedy ma być zwolniony. Tylko tyle. Jak to nie ma prawa? I tyle. I aż tyle. Ma prawo. Nie ma prawa zgodnie z 14 paragrafem tego rozporządzenia. Wyraźnie tam pisze, że nie mamy prawa określić do 3 lat. Czy to tak trudno zrozumieć, Panie Burmistrzu? Proszę przeczytać. A po co my dyskutujemy, jak mamy obok mecenasa? Może Pan mecenas się wypowie, bo wiecie, my tu dyskutujemy, czy ma prawo, czy nie ma prawo, a Pan mecenas siedzi z boku. To jest jedna kwestia. Druga sprawa, Panie Burmistrzu, Pan mówi, że żeśmy się opierali na uchwałach, które podjął tam Konin, Kielce, czy tam jakiś ten. No to jak to się stało, że tam też mieli podstawę prawną złą, że my mieliśmy w pierwszej wersji podstawę prawną złą, a później zmienioną? No chciałbym wiedzieć, no bo wie Pan, jak tam zostały przyjęte, no to ja nie wiem, ze złą podstawą prawną, że my musieliśmy tu zmieniać? W wcześniejszych latach zmieniły się przyjęte. One były przyjęte. Pan Bogdan Wąbrowski, później... I później Pan mecenas. A przepraszam, mi Pan Bogdan teraz. Rozmawiamy o zwolnieniu z podatku. Mnóstwo jest niewiadomych w tej uchwale. Ale Pan Burmistrz ma proste rozwiązanie. Panie Burmistrzu, Pan ma prawo zwolnić każdego przedsiębiorcę z podatku. Nie trzeba ogólnej uchwały robić, że zwalniamy z podatku przedsiębiorcę. Pan jako burmistrz jedną ręką może zwolnić danego przedsiębiorcę z podatku na taką i taką kwotę. I mamy problem rozwiązany. Po co my mamy jakieś główne założenia uchwały, w której jest mnóstwo niewiadomych? Nie wiadomo, czy strefa da pieniądze, jak się zbierze, a może da, a może nie da, a może w międzyczasie zmienią prezesów w strefie. My tutaj mnóstwo mamy niewiadomych. W związku z tym proponuję, że Pan jako burmistrz ma prawo do tego, żeby zwolnić danego przedsiębiorca z podatku w danym roku i mamy problem rozwiązania. To jest moja taka sugestia. Panie Radny, przede wszystkim ja nie mam takich upraw, o jakich Pan mówi. Ja nie mogę zwolnić. Każdego nie może Pan burmistrz. Nie, przepraszam. Ja mogę umorzyć podatek już podstawy. Taki, który już jest wymagany. Ta uchwała idzie troszeczkę wyprzedzająco. Ona po prostu mówi i jest jasną wskazówką dla inwestorów, że inwestor niezależnie od tego, jaka będzie rada w przyszłości, jaki będzie burmistrz w przyszłości, kto nim będzie, będzie miał prawo żądać takich ulg w sytuacji, gdy spełni warunki do skorzystania właśnie z tych punktów. I po to jest ta uchwała, proszę Państwa. Ja nie chcę tak działać i nie wyobrażam sobie, żebym tak działał, jak była już tutaj taka historia w naszym mieście,
że burmistrz zwalniał już z podatku firmę, X firmę zwalniał i robił tych zwolnień kilkadziesiąt w dłuższym okresie czasu po to, żeby zrekompensować tej firmie pewne nakłady właśnie w infrastrukturę. Ta uchwała służy temu, żeby takich sytuacji w przyszłości nie było, żeby była na tyle, powiedziałbym, otwarta i dostępna i dla wszystkich podmiotów obowiązująca, żeby nie było w tym zakresie żadnej wątpliwości, żeby umarzanie podatku nie było tutaj kwestią tylko oceny burmistrza, ale żeby to było po prostu jasno określone w tej uchwale i tak mi się wydaje jest. Natomiast fakt, że ona nie jest taka szczegółowa, to moim zdaniem jest jej zaletą, bo nie daje inwestorom warunków, które mogłyby być dla nich zbyt trudne do spełnienia. I tylko o to chodzi. Ale to pan się myli, ja nie mogę zwolnić do przodu nikogo z podatku. Panie burmistrzu, ja nie mówię, że pan był zwalniał ad vocem. Na dzień dzisiejszy jest mnóstwo niewiadomych, o których my tutaj jako rada i pan też jako burmistrz też nie wie, co tam ma powstać, jak ma tam, co ma być tam wybudowane. O tym my dzisiaj mamy do wyborów 2,5 miesiąca. Nie róbmy jakiegoś rzeczy, które mogą ewentualnie w przyszłości decydować o tym, że nowy burmistrz będzie miał inną koncepcję, bo ja nie wiem, czy pan będzie burmistrzem, czy kto będzie burmistrzem, nie wiem, czy my będziemy radnymi. Niech nowa rada zadecyduje za 2,5 miesiąca. Nie ma to dużo czasu do tego, żeby nie można z tym tematem było poczekać. Nowa rada przyjdzie, niech se nowa rada zadecyduje o tym danym temacie i będzie problem rozwiązany. Dzisiaj my będziemy się na siebie boczyć po to tylko, że mamy dzisiaj, bo mamy pilną sprawę. Nie mamy pilnej sprawy, można inwestycje, które są zaplanowane do zrobienia, kładka, nie kładka, można to wszystko robić, natomiast drogę zostawmy sobie na później. Proszę Państwa, ja powiem jeszcze raz, czasu nie ma, dlatego się do Państwa zwracam. To nie ma czasu, nawet nie ma 2 miesięcy, o których Pan mówi, czy 3, do wyboru nowej rady. Nie ma tego czasu. My musimy to rozstrzygać i dlatego robimy ten montaż. Nasza uchwała, Państwa uchwała będzie też wskazówką dla strefy, że jest wola ze strony miasta, będzie wskazówką dla inwestora i wręcz pokazaniem, że my jesteśmy po prostu otwarci na to współdziałanie i dlatego ona jest potrzebna teraz. I jednocześnie pozwoli nam rozstrzygnąć przetarg w zakresie tych wszystkich zadań, które przeczytałem Państwu na początku sesji. Inaczej musimy ogłaszać ponowny przetarg. Nie będzie też tani, to zapewniam. I nie wiadomo, czy wyłonimy skutecznie wykonawcę. W tym przetargu, który ma być ogłoszony właśnie najpóźniej w marcu. Dlatego mi zależy na tym, żebyśmy to zrobili teraz. A jeżeli pan wojewoda, przykładowo jego nadzór, dopatrzy się w tym jakichś nieprawidłowości, no to rzecz jasna będziemy musieli to prostować albo ewentualnie uzupełnić. A dzisiaj przyjęcie tej uchwały jest wskazówką dla wszystkich zainteresowanych, że miasto jest otwarte właśnie na tego typu działania. No i myślę, że Państwo też pokazują przez to, że jesteście otwarci właśnie na takie działania. Pozwólcie Państwo, pan mecenas udzieli odpowiedzi na pytanie pana Sylikowskiego. Tak, szanowni Państwo, to nie jest tak, że to jest tylko zwolnienie od podatku tutaj. To należy podkreślić, że to jest uchwała, wymagane rozporządzenie, znaczy musi być podjęta uchwała, jeżeli ma być taka pomoc, bo ona nie dotyczy tylko zwolnienia od podatku, ale dotyczy partycypacji w inwestycji, więc tutaj musi być podjęta uchwała. Także to nie jest tak, że to jest uprawnienie czy pana burmistrza do zwolnienia z podatku tylko i wyłącznie, czy nie, bo uchwała się opiera na właśnie tym rozporządzeniu. Nie zupełnie. Natomiast po pierwsze zostały przedstawione chyba wątpliwości przez wszystkie strony i te pewniki przez wszystkie strony. Ja podkreślić chciałem 2 wątpliwości. Pani radna Szczerbaty akurat wyszła,
ale tutaj mówiła o tym niebezpieczeństwie, że uchwała jest tworzona pod jednostkową sytuację, a jest to przecież prawo, prawo miejscowe, które ma obowiązywać długo. Pan burmistrz zaprzeczał, mówił, że jest to prawo, które ma obowiązywać latami, a jednocześnie 90% argumentacji dotyczy tej sytuacji, konkretnego inwestora, między innymi samo to procedowanie, to znaczy procedujemy w terminach przyspieszonych, bez rzetelnego przyjrzenia się temu wszystkiemu, bo jest ta sytuacja akurat. A więc tu jest pewna sprzeczność, nie mówmy, że to jest uchwała, którą uchwalamy tylko i wyłącznie jako prawo miejscowe, myśląc o wielu latach, bo zdecydowaną przewagę widzę tutaj, by załatwić tę konkretną sytuację. A to nie jest dobre, to nie jest dobre działanie, kiedy pod jednostkową sytuację buduje się prawo, które ma miejscowe, które ma obowiązywać w wielu innych sytuacjach. Druga kwestia, która była podnoszona, ale tylko tak marginalnie, a mianowicie ta uchwała daje bardzo duże uprawnienia burmistrzowi. Właśnie tych uprawnień, których nie ma burmistrz, a o których mówił tutaj pan Wąwrowski, to właśnie ta uchwała te uprawnienia bardzo poszerza, jakby samodzielnego decydowania o tych ulgach, no w tym momencie wielomilionowych. Więc to jest tutaj bardzo istotna kwestia. Bardzo istotne jest to, że to jest uchwała, która ma obowiązywać latami przy wszystkich takich sytuacjach, ale kalkulacja z tym milionem jest zrobiona pod tego inwestora, bo ten przykład, który wskazuje, że za 3 lata zwróci się to, co ten inwestor płaci, sprawdza się przy tym przykładzie, natomiast ona się wcale nie musi sprawdzić przy innych inwestycjach. Tak to wygląda. Ale na zakończenie to do pana wiceburmistrza chciałem się zwrócić. Panie burmistrzu, no nie mogę się zgodzić z pana argumentacją, wręcz to zabrzmiało wręcz groźnie, że ani pan, ani my się nie znamy na tym, w związku z tym uchwalmy, a zadecyduje o tym nadzór wojewody. No w życiu się na to nie zgodzę, nigdy nie zagłosuję za czymś, co do czego nie będę pewien do końca. Nawet dysponujemy tutaj możliwościami różnymi konsultowania się z różnymi osobami i my z tego oczywiście staramy się korzystać, ale do tego potrzebny jest po prostu czas. Natomiast tego typu argumentacja w ogóle nie powinna się pojawić. Przy czym jeżeli jestem przerażony, to w momencie, kiedy projektujący uchwałę mówi, że się na tym do końca nie zna. No panie burmistrzu, mam nadzieję, że to niezręczne wyrażenie po prostu. Tak to wypadło. I wydaje mi się, że naprawdę wygłosiliśmy już wszyscy swoje opinie. Pani przewodnicząca uważa, że to nie powinno być procedowane, ale jest procedowane. W związku z tym pozostaje tylko poddać to pod głosowanie. Ale zanim Państwo zagłosują, pani przewodnicząca, chciałem dwa zdania. Mogę? Proszę. Ja sobie stanę. Proszę Państwa, ja nie wiem, jak to mocniej wyrazić i mocniej Państwu wytłumaczyć, żeby do Państwa dotarło. To jest historyczna uchwała. To jest historyczna uchwała. To nie jest tak, że ona jest tworzona pod jednego inwestora i wyliczenia są pod tego inwestora. Absolutnie tak nie jest. Każdy, kto przyjdzie, każdy, kto spełni warunki, będzie mógł korzystać na podstawie tej uchwały ze zwolnień. I właśnie niezależnie od tego, czy ja będę burmistrzem, czy radnym będzie pan Bruździak i pan Sobiechowski, czy inni państwo radni tutaj, ta uchwała będzie obowiązująca, o ile nie zakwestionuje nadzór wojewody. Państwo dzisiaj dajecie tylko ścieżkę, przyzwolenie na to, żeby zastosować takie zwolnienie. Jeśli tej ścieżki nie dacie, to oczywiście inwestor nie przystąpi do budowy. To jest proste. Tak samo strefa, zbierając się w piątek, zastanowi się, czy warto w ogóle wchodzić w ten temat, skoro miasto nie wyraziło swojej woli. Reszta spraw będzie polegała na porozumieniu między strefą, miastem oraz inwestorem. W zakresie wspólnych, proszę Państwa, obowiązków
i kosztów, jakie przy tej okazji będziemy ponosić. Ja też zwracam Państwu po raz kolejny uwagę na to, że nieprzyjęcie tej uchwały zablokuje nam możliwość rozstrzygnięcia tego przetargu. Zablokuje budowę, proszę Państwa, kładki na Wiejskiej, zablokuje budowę ulicy Lipowej, zablokuje budowę i remonty towarowej Legnickiej, w zasadzie odcinka małej. To wszystko, proszę Państwa, staje pod ogromnym znakiem zapytania. Ba, nie daje możliwości zarabiania miastu w przyszłości. Nie daje możliwości. Państwo wiedzą, bo obserwują działania w innych miastach, w innych miejscach, gdzie powstały inwestycje, gdzie raz się uruchomi duża inwestycja, to za jednym inwestorem przychodzą następni. I my nie mówimy tu o Mercedesie, bo my nie jesteśmy takim miastem, nie mamy takich możliwości, żeby ściągnąć tu Mercedesa. Ale mówimy o sporej, o średniej wielkości firmie, która może być przykładem dla innych i będzie przykładem dla innych. I czekanie tutaj, proszę Państwa, nic nie zmieni w sytuacji naszego miasta, które od lat cierpi na deficyt przychodów. Na deficyt. Co to da, że my zaczekamy 2 miesiące? Już mówiłem, ale powtórzę. Zatrzymanie tych inwestycji, na które czekają mieszkańcy, tych remontów. Ich może nie być. Ich może nie być. A my na przykład, gdybyśmy unieważniali ten przetarg, panie kierowniku, musimy zrezygnować z tej promesy znowu. Musimy zrezygnować, proszę Państwa, z tej promesy, żeby sięgnąć po pieniądze, które wtedy są już pisane palcem na wodzie, na zmniejszony zakres zadań. Czy ja wiem, czy dostaniemy zgodę na to? Nie mam takiej pewności. Państwo mają taką pewność? Nie ma tu nikogo takiego, kto by tak powiedział. Pamiętacie, jak spieraliśmy się o dzierżawę dworca? Ja wiem, że nie ma remontu dworca, ale jest uchwała. Jest uchwała. Przyjdzie następny burmistrz i następna rada i ma zgodę państwa radnych na to, żeby ten dworzec mogła dzierżawić, żeby samorząd mógł z niego korzystać, kiedy będzie już wyremontowany. I to było tylko otwarcie, proszę Państwa, drogi. Nic. No, dlaczego to był błąd? No to już Pan mówi, Panie Burmistrzu. Mamy swoje pomieszczenia praktycznie, z którymi sam Pan mówi, że nie, że nie mamy co robić, a to będziemy wynajmować i płacić duże pieniądze. No to wie Pan. No tak, to jest myślenie, bym powiedział, śmiało zaściankowe. No, to zostawmy ten dworzec. Niech się, myślenie to jest takie, zadłużyć te miasto, niech się wali. Żeby praktycznie niech... nic nie można było zrobić. Ale w tej uchwale, panie radny, nie ponosimy żadnego ryzyka finansowego. Czy pan to jest w stanie pojąć? Jak nie? Żadnego ryzyka finansowego w tej uchwale nie ma. Sam pan powiedział, że jest to uzależnione od tego też teraz, czy strefa się zgodzi. Jeżeli strefa teraz powie, że nie, to musimy wziąć obligacje. Na obligacje, z tego co wiem, żaden radny już nie podniesie ręki, bo już za obsługę tego wszystkiego płacimy 4 miliony, a płaciliśmy niedawno 500 tysięcy. To chyba jest różnica. Dlatego, proszę Państwa, nie idę do Państwa z propozycją. A jeszcze, panie burmistrzu, zapomniał Pan powiedzieć, że mamy 3,5 miliona niezapłaconego ZUS-u. Oczywiście są to niewymagalne, bo nastąpiła prolongata zapłaty terminu, ale ten dług wisi. To, że nam ktoś powiedział, że nie musicie zapłacić, przypuśćmy, w pierwszym kwartale, tylko w trzecim, przypuśćmy, czy w drugim, czy w czwartym, to nie znaczy, że dług zniknął. To samo dotyczy Sanikomu, To samo panie radny, nie dotyczy już Sanikomu, zobowiązania wobec Sanikomu zostały spłacone, pani skarbnik potwierdzi. Teraz się pytam, jak te kwestie, o których pan mówi, mają się do dzisiejszej uchwały? No jak one się mają do... No proszę Państwa, no co będziemy znowu opowiadać o historiach z końca świata? Myślmy o przyszłości. Czy Państwo będą tu 2 miesiące, czy następną kadencję,
to państwo muszą myśleć o przyszłości. Nie ma, nikt z was z tego obowiązku nie zwolni, ani mnie. Tylko szkoda, panie burmistrzu, że pan właśnie... Mogę skończyć? Tak, proszę bardzo. Jeszcze nie skończymy. Oczywiście decyzja jest w państwa rękach. Decyzja należy do was. Ale mieszkańcy to ocenią. Mieszkańcy to ocenią. Będziecie państwo naprawdę nagadywani na w sklepie, na ulicy. Co się stało, że nie przyjęliście tej uchwały? Co się stało? Szczególnie, że ona nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami finansowymi dla nas. Ba, może w przyszłości doprowadzić do zwiększenia przychodów miasta i taki jest jej cel. Tylko o to was proszę i nie wiem jeszcze jakich argumentów użyć, żeby to do państwa dotarło, że Kamienna Góra już zbyt dużo czasu straciła na takie jałowe dyskusje. To, że jest inwestor i że chce tu lokować, to jest po prostu szczęście, no. I z tego szczęścia trzeba korzystać. A nie czekać na to, aż się ktoś odwróci i zainwestuje w Jaworze czy w Wałbrzychu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie mecenasie, czy znalazł pan tą odpowiedź na moje pytanie, czy nie? Tak jak wspominałem, tak, to w mojej ocenie nie skracamy żadnego terminu, także w ocenie tutaj prawnej uchwała w tym względzie, pod tym względem tego terminu wskazanego w uchwale jest prawidłowa. Ja jeszcze nie skracamy terminu, tam jest uprawnienie gminy do skrócenia tego okresu. Natomiast my nie korzystamy z żadnego tutaj uprawnienia. Tak, ja nie podnoszę tego, tylko jeszcze raz pytam, ponieważ w uchwale jest zapis, że przysługuje na okres nie dłuższy niż 3 lata, a wyraźnie ustęp 4 mówi, że pomoc udziela się do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalne intensywności lub wartości pomocy określone w paragrafie 11. Czyli tutaj wyraźnie w tym paragrafie, według mnie 14, jest uprawnienie Rady dotyczące tylko i wyłącznie możliwości zwolnienia, a nie określenia czasu, który my tutaj, tu projekt. Możliwości skrócenia terminu. A tu my określamy, a my określamy okres. No i dobrze. Czas. No bo czyli zgodnie z tym określeniem czasu to też, no nie możemy na czas nieokreślony, bo to też ja w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, ale to i z przepisów, i z pomocy unijnej wynikają terminy. Także to nie jest tak, że my na czas nieokreślony możemy. Czyli nie jest pan w stanie odpowiedzieć na moje pytanie. Bo to jest wskazany ten termin. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę pani jeszcze Paweł Fryc. Tylko na koniec. Szanowni Państwo, myślałem, że ta uchwała nie będzie budzić jakichś kontrowersji. Pamiętajmy o tym, że inwestor zainwestuje tam, gdzie jest dobry klimat do inwestycji. I nie oszukujmy się, oni też oglądają nasze sesje. Mamy na tapecie kolejne spotkania z inwestorami, w tym na przykład inwestycja turystyczna, która da około minimum 160 tysięcy turystów rocznie. Proszę Państwa, kto u nas zainwestuje, jeżeli będzie widział coś takiego? Inwestor lubi spokój, przewidywalność, podejście pro inwestorów. Nie możemy dzisiaj w ten sposób postępować. Ja bardzo proszę, że te skutki tej uchwały będą na korzyść dla przyszłej Rady. Po 3 latach przyszła Rada będzie miała więcej pieniędzy w kieszeni. Ale nie będzie tych pieniędzy, jeszcze raz powtórzę, bo inwestor nie wybuduje się, jeśli nie będzie drogi. I tak ad vocem, panie radny, ja wiem, co my tu procedujemy, w przeciwieństwie do mówienia na temat intensywności pomocy publicznej, bo to jest zupełnie co innego, co pani przewodnicząca mówi. I pan mówi, że pan się zna na pomocy publicznej. Ja nie chcę pana przebytywać. Nie, bo pan powiedział, że pan wie, co pan przedstawia, nad czym pan będzie głosował. No tak przynajmniej to zrozumiałem. Ja powiedziałem, że nigdy nie zagłosuję za czymś, jeżeli będę miał wątpliwości. Więc proszę nie przesądzać, że ja będę za. Znaczy ja usłyszałem, jeżeli że to znaczy, że mam bardzo duże wątpliwości. Jasno zrozumiałem, że pan zna się na wszystkim, nad czym pan głosuje. To znaczy, widocznie źle pan słucha. No bo ale... powiem tak, bo mówię
przepytać się, pan powiedział o tym, że nie znamy się na tym do końca, więc zostawmy to nadzorowi prawnemu. Otóż pan nie powiedział, że ja się można nie znam. Powiedzieć, ale pan powiedział, tak, że i pan nie wie tego do końca, i państwo tego nie wiecie do końca. No ja muszę nie mieć wątpliwości do końca. Wątpliwości. Jeżeli ja zostanę przekonany, to nie ma uchwały pani rady, tylko w sprawie przepisów o pomocy. Dokładnie. Szanowni państwo, jedno pytanie, kto na tej sali powie mi. Ale nie jest moją intencją przedłużać. No to dobrze, no to mówię. No ja chcę z... Pan radny Wiesław Sobiechowski chce jeszcze zabrać głos? Ja tylko chciałem powiedzieć, bo pan burmistrz tak tutaj od razu powiedział, że nie będziecie mieli robione dróg, tego to odpowiedzialność gminy cię będzie przedłużone. No i właśnie znowu pan burmistrz robi tak, że wrzuca wszystko w jeden pakiet, wiedząc, że to będzie na pewno drożej, po to, żeby nas stawiać pod ścianą później i albo tak, albo bierzemy obligacje, albo siak. No panie burmistrzu, to jest któryś razy z kolei. To ja nie wiem, czy pan po prostu chciał udowodnić, że te pieniądze będą utopione, czy cokolwiek, bo to widać, że pan się nie nauczył. Najpierw nie poszło na baseny, później nie udało się z zalewem. Teraz znowu z tymi drogami autentycznie. I tutaj nawet byłem pytany tu przez pana, czy mam do pana zaufanie. No ciężko mieć zaufanie, jeżeli ciągle bierzemy pod ścianą, jesteśmy tak stawiani i praktycznie, sam pan powiedział na ostatniej sesji, że widać, że pieniędzy nie będzie, to najwyżej wyrzucimy tą inwestycję z tego i zmieścimy się w kwotach. Możemy sprawdzić, na ostatniej sesji pan tak powiedział. Dziękuję. A dziś dodałem to, że to nie jest wcale pewne, że te pieniądze odzyskamy. Panie radny, musimy zrezygnować wtedy z promesy. Czy pan jest gotów takie ryzyko podjąć? Panie burmistrzu, to dlaczego pan, wiedząc praktycznie, że jest takie zagrożenie, po raz któryś wrzuca tyle rzeczy, że wiadomo, że przekroczymy pewien pułap i będziemy musieli brać obligacje albo w inny sposób to robić? Pan to robi celowo, naprawdę, nie boję się tego użyć i powiem jeszcze raz. Pan to robi celowo, żeby tych inwestycji nie było. A później pan idzie i bajki chce opowiadać mieszkańcom, a mieszkańcy naprawdę mają swój rozum i doskonale wiedzą, jak to jest wszystko rozgrywane. I później powiedzieć, że no wiecie, to przez radnych żeśmy ten, bo nie podjęli takiej decyzji. Ale niech pan uderzy się w piersi i powie, no tak, mogłem zadanie te zostawić albo rozbić to na dwa zadania. Pan tego nie robi celowo. Panie radny, ja panu tak powiem. Gdybym miał charakter podszytnika, to bym tak zrobił. Unieważniłbym ten przetarg, wyrzucił tę inwestycję i miałbym święty spokój. Nie mam tego charakteru. A od opowiadania głupot mieszkańcom to pan jest po prostu w tym najlepszy. Pan wie, jak pan łazi po mieście, opowiada mieszkańcom niesporządek historii. Panie burmistrzu, proszę panie mnie powiedzieć. Ja nie potrafię się promować umiejętno kościelny i się chwalić, jakim to ja jestem Himenem. Że, uwaga, że ja się wolno uczę. Ja się uczę szybko. Chciałem zrobić dużo rzeczy w tym jednym pakiecie i to jest jeden pakiet, który no, po prostu obowiązuje nas Polski Ład. I nie mogę sobie wycinać z tego tak jak uważa pan radny, żeby mieć święty spokój. Jak ja bym chciał mieć święty spokój, to bym tutaj nie siedział w tej chwili. Byłbym gdzie indziej, ale panie pan radny. Wrzucił, panie burmistrzu, ale tylko to, pan wrzucił to wszystko do jednego pakietu i zaproponował, że to te pieniądze pójdą na ten cel. To niech pan nie mówi, że to było w jednym pakiecie, bo gdyby pan na przykład zamiast 10 zadań wrzucił 9, to byśmy o 9 mówili. Chodzi tylko o to, panie burmistrzu. A pan? Zaczynamy wszystkie żale do siebie, a jesteśmy w procedowaniu uchwały, panie burmistrzu, i to ta sytuacja, która teraz się pojawiła, wyraźnie widać, że brakowało dyskusji na komisjach. To miejsce, które do pana skierowałam, mówiłam, że pojawią się pytania i ja bym nie miała tej wątpliwości, bo mecenas by się zdążył przygotować, odpowiedziałby na moje wątpliwości, odpowiedziałby na wątpliwości radnych. I po co ten pośpiech? Przechodzimy do głosowania nad uchwałą.
Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem przedmiotowej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Jesteśmy teraz w 10-osobowym składzie. Jedna osoba za, jedna się wstrzymała, 8 przeciw. W związku z powyższym stwierdzam, iż uchwała nie została przyjęta. I tyle.